Cześć, chciałbym Ci dzisiaj pokazać, jak zrobić sobie spis treści z opisem. Ostatnio mój znajomy obejrzał sobie film o spisach treści u mnie i zapytał się mnie właśnie, jak można by było pod każdym nagłówkiem tutaj, pierwszym lub drugim na przykład, dodać krótki opis do każdego rozdziału. Jak to zrobić? Czy jest taka możliwość? Oczywiście jest i za chwilkę pokażę Ci, jak to wykonać. Przejdźmy sobie w takim razie tutaj do tego tekstu, zaznaczymy go sobie, przechodzimy do narzędzi głównych, klikamy sobie tutaj utwórz styl, wpisujemy sobie opis, klikamy OK, przechodzimy sobie do odwołań, przechodzimy do spisu treści, klikamy niestandardowy spis. I teraz tutaj w opcjach nasz spis treści ma nagłówek 1, 2, 3 jako jedynka, dwójka, trójka jako poziom spisu treści, a my sobie klikniemy nasz opis jako czwóreczkę. Klikam OK. Klikam OK. Czy zamienić wybrany spis treści? Tak. Nasz opis się pojawił. Z tym, że ja bym chciał, żeby tutaj mój nagłówek 1, 2 były troszkę większe, natomiast ten opis zrobić troszkę mniejszy. W jaki sposób to wykonać? Bardzo prosty sposób. Mamy tutaj nasze style do spisu treści. Więc pierwszy tutaj poziom, czyli nagłówek 1, zmodyfikujemy sobie i zrobimy 14, czcionką. Klikam OK. Dwójka, czyli nagłówek 2 nasz tutaj w tym. Zmienimy sobie na 12. OK. Trójkę zostawimy z 10. Natomiast nasz opis zrobimy sobie 8. Żeby był troszkę mniejszy. No i teraz sprawdźmy, jak to działa. Spróbujmy sobie kilka na przykład opisów tutaj zrobić. Może nie do każdego, ale tam kilka, żeby było. Żeby zobaczyć, czy to w ogóle nam będzie działało. Tutaj, no i na przykład ostatni. Dobra. No i teraz przechodzimy sobie do początku naszego dokumentu, klikamy prawy klawisz myszy, aktualizuj pole, aktualizacja całego spisu, klikamy OK. Działa, jak najbardziej działa i wszystko jest w porządku i całkiem, muszę powiedzieć, ładnie to wygląda. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.